Janusz i Grażynka w RMF FM. Jak miło. Hej, ty sobie, Grażynka, seriale oglądasz, ze sobie siedzisz, kawki pijesz, a tam w Kielcach ludzie dramaty przeżywają. Ale że o co ci chodzi, Janusz? Że o co ci chodzi? Że co? Że o co? Tak, popsuliście panu z Kielc telewizory. Dwa, drogie. Przecież ja nawet w Kielcach nie byłam, Janusz. Posłuchaj, wypasiony telewizor i nie nadaje się do oglądania TVP Info. Tak się oburza pan Tadeusz z Kielc. Logo mu się na ekranie TVP Info wypaliło. To ja wiem, co to jest. Tak. To są objawienia kurskie, Janusz. Co? Tak, ja już u nas się o tym mówiło już jakiś czas temu. Słuchaj, to było tak, że taka jedna, ona była trochę szemrana, że niby jest z nami, rozumiesz, że zamiast TVP to włączyła TVN. Wyobrażasz sobie? No. Jak ona ten TVN se oglądała, to na ekranie pojawił się Kurski. No, on się objawił i tak palcem jej groził. No. Jak ta się wystraszyła, Janutek. Jak ona tym telewizorem machnęła i on też się zepsuł. To są objawienia kurskie. A jaki to był ten telewizor, Janusz? Ten kielecki? Tak? Kielecki, no. Japoński. No widzisz, no Janusz, no, to cała afera. Przecież to jest wszystko jasne. No. To był telewizor antypolski. Za tym telewizorem wiesz, kto stoi? No kto? Japończycy. Za Japończykami wiesz, kto stoi? No. Niemcy, Janusz. Yes. A za Niemcami, Janusz, kto stoi? No. Ruscy z rurociągiem. O Boże. A za rurociągiem amerykański bidon, który nas zdradził, bo jest za rurociągiem, Janusz. Ale to fantastyczne. I tak to widzę. Powiedz, Grażynka, a za Bidenem kto stoi? No Japończycy z telewizorami przecież i koło się zamyka. Janusz, przecież ty się na tym w ogóle nie znasz. To jest światowy spisek przeciwko nam. A macza w tym ręce nikt inny, jak opozycja łaskotana przez Tuska. Mnie się wydaje, że to jest bunt maszyn. Nawet one nie wytrzymują tej waszej propagandy. Zamknij się, Janusz, już! Ta. Bo jak cię słucham, naprawdę to mi wkurzocyty wzrastają. Bo ty się kompletnie na tym nie znasz. Lipny telewizor. Ja się znasz. Hmm. To jest japoński szajs. Nie wytrzymał konfrontacji z polską prawdą, Janusz. Załamał się. Jak sobie zdał sprawę, kto go zrobił i komu służy, Janusz. Takie przypadki się zdarzały w technologiach różnych. Nasz telewizor na szczęście działa. Mimo, że tłuczesz, Grażyna, bez przerwy, to TVP Info. Bez przerwy. Prawda? Bo to jest tani polski telewizor, Janusz. Przecież oglądamy TVP od lat całych. Od wielu. I nic mu nie jest, Janusz. Faktycznie proszę. Nic nie jest. Tylko, Grażyna, tobie głowa od tego info szwankuje, wiesz? No. Dobrze, że odkurzacz też jest polski. Wiesz, co robić? Chyba, że chcesz jak miłość ze mną. Nie, to już wolę odkurzyć, wiesz? Ale nie teraz, bo teraz jak miłość.